Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie Pierwszy Prezesie Sądu Najwyższego, Panie i Panowie Posłowie. Przypadł mi w udziale zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odnieść się do informacji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na temat działalności Sądu Najwyższego w roku 2011. Na wstępie trzeba pogratulować sprawności funkcjonowania sądu. Szczególnego znaczenia to nabiera wtedy, kiedy konstatujemy z niewielką, krytykowaną powszechnie sprawnością sądów powszechnych. Można powiedzieć, że na tle sądów powszechnych Sąd Najwyższy błyszczy, jeżeli chodzi o szybkość orzekania. Szybkość orzekania, jak pan prezes wspomniał, na poziomie europejskim. To niewątpliwie satysfakcjonuje.